Rosja, ludzkie szczątki w piasku do posypywania. Drogi Rosja, ludzkie szczątki na autostradzie. W Rosji, na zamarzniętej autostradzie, odkryto ludzkie kości. Szczątki były w piasku, którym posypano drogę, by poprawić przyczepność opon pojazdów na oblodzonej nawierzchni. Odnalezione szczątki mogą należeć do ofiar rewolucji październikowej 1917-22. Na ulicy, w piasku, którym posypywano drogę, odnaleziono fragmenty ludzkich kości oraz czaszkę. Według lokalnych służb odkryto kości co najmniej 3 osób. Ich zdaniem szczątki mogą pochodzić z okresu rosyjskiej wojny domowej. Zdjęcia rozsypanych na ulicy szczątków po raz pierwszy pojawiły się w mediach społecznościowych. Piasek z masowych grobów. Lokalna społeczność stwierdziła, że kości mogą pochodzić z pobliskiego cmentarza lub z wąwozu, który w dobie rewolucji służył jako masowy grób. Piasek z kośćmi rozsypano na drogach w Kireńsku, napisał w poście na Facebooku Nikolaj Trufanów, samorządowiec. Znalezione szczątki zostały zebrane, a prace na drodze wstrzymane, podały rosyjskie media. Pod lupą śledczych znalazł się lokalny wykonawca, podejrzany o zbieranie piasku z okolic miejsca pochówku i niesprawdzeniu go przed rozrzuceniem na drodze. Szczątki na drogach. Jak donosi The Guardian, ludzkie szczątki są czasami odnajdywane w czasie budowy i robót drogowych w Rosji. Przeważnie na terenach, gdzie odbywały się walki z czasu II wojny światowej na zachodzie kraju. Szczątki około 10 osób, prawdopodobnie żołnierzy Armii Czerwonej, odkryto w 2014 roku podczas budowy lokalnej autostrady w regionie Kurska. W tamtym regionie podczas II wojny światowej trwała jedna z największych bitew. W 2018 roku na terytorium Łotwy odkopano ludzkie szczątki, które doprowadziły do odkrycia prawie 150 ciał.